Rzesza Niemiecka kapituluje, dobra. Tutaj kończymy podbijanie tego. A pomarańczowa armia... Nie idźcie. Tak się zastanawiam, czy nie ruszyć wojska i do Japonii się nie ruszyć, ale zanim oni tam dojdą przez Mongolię i Sin i Rosję, no to na tą sprawę to oni to wszystko podbiją. You can live your dream. Nie, tekstyl nie gram na żadnym modzie, to jest tylko na czas. Jezu, dzięki. Dzięki serdeczne i sekund za subowanie, dzięki za wsparcie. Witamy w Dziabongach i pamiętaj, you can live your dream. Dzięki serdeczne i sekund. Który ładniejszy moim zdaniem? Dron? Ten po prawej, ten DJI Inspire One. Jakoś ładnie mi się podoba. Ładniejsza, lżejsza konstrukcja jakaś. Poczekaj, zostaw. Mało się nakręci. To trzeba schować. Zabawkę. No, już widzę. Czok ciężki. Co? A, na ten idziesz na dwór. Fajnie by było, gdyby udało się zatrzymać taką Polskę. Ale wątpię. Coś. Servus negatyw, hej! Ej, Ise, ale pojedyncze się nie liczy. Ja bym brał chrystek tą po prawej. A co, prezent na urodziny mi szukasz? Sobie spóźniony. Holowanie, okej, okay, holowane antyrakiety, w sensie rakiety. A poza tym, z naszą zdolnością do psucia, to pewnie zepsulibyśmy go razem. Nie, jakbyś mi dał, to ja bym go nie zepsuł. Jeżeli chodzi o tą grę, to można powiedzieć, że strasznie ją polubiłem. Imperium Syjamskie kapituluje, okej. Okay. Ogólnie trzeba wrócić troszkę. Rezerwiści? Czemu rezerwiści? Przez tą wojnę naprawdę moje wojska podupadły trochę. Przez te wojenki. A tutaj zobaczcie, Francuzi, Brytole idą tam. Idą Japonię tłuc.
tylko Japonia została. Portugalia, atakuj. Nie jest to takie proste, jakby się wydawało, bo... Bułgaria ma gwarancję od Francuzów. Grecja to wiadomo. A Szwedzi? Tak, armia szwedzka wygląda. Byśmy mogli ich pojechać, szczerze powiedziawszy. Tylko jeszcze nie rozgryzłem, jak to tnictwo działa, szczerze mówiąc. A na razie chciałbym, żeby wszystkie te jednostki odsapnęły troszkę. Bo... troszkę mają... słabe są. Jeżeli można tak powiedzieć. Właściwie... Właściwie jedną rzecz bym wybudował, szczerze mówiąc. Marines bym przeszkolił. Tak, z kilka dywizji. Tak, żeby był cały 11 dywizji. Bym przeszkolił, szczerze mówiąc. Czołgi nie. Bataliony wsparcia. Logistyka. Średnich samolotów. Sempi, czy będę grał z ekipą aktualnie? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, ja kończę wcześniej, więc no, ekipa mnie automatycznie mija. Coś za coś, jak to się mówi. No rozwijam logistykę. Oni wszyscy ruszyli tutaj? Matko boskie. Tak, oni tutaj ruszyli. Ale jakoś nie atakują. Atakują jednak, myślałem, że nie atakują już tak. Dobrze by było mieć tych i mieć desant gdzieś, możliwość. Rosję do Uralu. Aktualnie z Rosją jest myk taki, że Rosja ma 499 dywizji. A ja mam tylko niestety 105. Francuzi mają od 5... Matko boska. Bośnie i inne rzeczy bym mógł pocisnąć spokojnie, co nie? Ale chodzi o to, że... taki wojna by była, że ho. Aktualnie jeszcze wojna się toczy, więc nie mam jeszcze podbitych nic takiego.
Zróbmy sobie tak. Weź sobie tutaj garnizonuj. To jest zielona. Garnizonuj tutaj i tutaj. Budownictwo. Wydobycie. Zaraz ropę będziemy musieli zrobić jeszcze. Okej. Garnizonowanie tutaj. Zielony tam. Ten garnizonować będzie sobie tutaj. Tutaj, okej. Jeszcze fioletowy został. Fioletowy będzie garnizonował sobie w Warszawie. No przecież nacisnę, żeby garnizonował tutaj. Niech se odsapną. Czat zasłaniasz tyle? Czy ja wiem? Mogę wyłączyć, ale czy ja wiem, czy on zasłania? Marynarka. Nie, ja tu jestem. Niech będzie tak. Bo w ogóle samolotów nic nie wie. Serio, radio? Okej. Okej, okay. Okopują się. Jednostki okopane. Holowanych artylerii, holowana artyleria. Artyleria, wyposażenie piechoty, okej. Okay. Wsparcia. Ulepszona artyleria. Bomba. A tutaj, o, mamy następny ten. Ja w ogóle inżynierii nie ruszyłem, lol. Dlatego najlepiej po tego drona to chyba podczepić by było GoPro. Co? Ale da się lustrzankę podczepić, wiesz? No tak, lustrzankę i co? Jakby nie będziesz no. Tu miał latać? No właśnie w tym jest problem, że jak się rozbijesz, no to ci leci sprzęt za 50 tysięcy do wody, czy nie? No to w takim wypadku spadochron zamontuj? Albo nie tak, wiem, naucz się latać pierw? Albo naucz się latać pierw? Bez tego? No wiesz, gąsiarz też umiał latać i się rozbił też dron w ręce, nie? To musisz nauczyć się lepiej latać. No wiesz, człowiek uczy się na błędach. Ty Stek, powiedz mi, w którym filmiku gąsiarz mówi, że umie latać tym? On na GPS-ie latał. Jest taka funkcja. Jest taka funkcja GPS.
I on ci stabilizuje lot. Ale w niektórych miejscach na świecie nie dosięga ci tam GPS. I właśnie w ten sposób rozpaczkał go. Nie miał wspomagania przez GPS. No. No bo był w górach tam jakichś koreańskich czy innych. Nie, gdzie on był? W Japonii. Nie w Japonii. Gdzie? Był w jakimś tam egzotycznym innym kraju azjatyckim i tam. Tam się rozpaśkał. Tak, na Karaibach. Co tu się dzieje? Inny się tłuczą z Związkiem Radzieckim, czy... Nie, jeszcze nie. Czy z Japonią? Japonia. Najciekawsze jest to, że w ogóle do USA się nie przyłączyło do wojny. Dołączasz do aliantów? Nie, aktualnie nie. Radio, naciśnij F5, bo mi się dźwięk nie rozjeżdża z obrazem. Jak zrobić live? Normalnie. Ściągasz OBS-a i streama odpalasz. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć, szczerze powiedziawszy. Musisz mieć dobry sprzęt. I dobry internet. No i internet, o. A czy ty rozumiesz, że to nie ode mnie zależy, jeżeli chodzi o rozjeżdżanie się dźwięku? Że u mnie wszystko jest okej? Okay? To już wina hitboxa niestety. Ty masz poziom The Division? Gaduj. Nie wiem. 30. No. Jest, okej, dobra. Ciekawe, jak tu działa atomówka. A co, dążysz do tego? No teraz tak, cisnę do atomówki. Co to jest Eternity? Tak działa kabum, nic coś i pomiędzy. Dzięki Kator. Ale mi chodzi w grze. Czy jak pieprzne to pieprzne i tam coś nie wiem, cokolwiek będzie jakieś oddziaływania będą.
Brak szablonu. Pojazdy. Ciąg lekki, pojazd samochodowy. Ciąg ciężki, ulepszona artyleria. Ciąg średni. Pojazd mechanizowany mamy? Nie mamy pojazd mechanizowany. Czemu nigdy? Nie rozumiem tego. Dlaczego to się nigdy nie ukończy? Została tylko Japonia do poddania się. Brak szablonu. Sprzęt wojsk zmechanizowanych dwójka. Aha, o to chodzi. W takim wypadku projekt dywizji. Duplikuj. Stabilizator przy okazji w sobie ma. Na cholera. Piechota zmechanizowana. I to ma być. To. Dlaczego? Ta zmotoryzowana. Dobra, zrobimy to w taki sposób. Wsparcie artylerii, saperzy, zwiad i kompania logistyczna. Dobrze. Zapisz. Teraz dalej. Czołgi. Czołg ciężki, czołg lekki,
piechota. Średni miał być. Czołg średni, czołg średni, czołg średni, czołg średni. Kompania logistyczna. Wsparcie przeciwpancerne. Wsparcie przeciwlotnicze. I zwiad. Zapisz. Cześć, cześć. Nie wiem, Karol, czy będzie, wiesz? Arka, jakoś nie ciągnie mnie do Arka. Chyba, że w Arku wprowadzą w końcu te dinozaury, że można dinozaurem grać. To wtedy. Co do City Skylines, to może. Okej. Okay. Co tam słychać, Puzono? A nic, skusiłem się na R6, właśnie ją męczyłem. O, jak tam? No, miodna gra. Tylko jeszcze nie grałem na wieloosobowym, na razie samouczki sama przyszedłem. A. I później sobie jedną bitwę z botami i powiedziałem nie, dziękuję. Bo się przez przypadek kliknęło najtrudniejszy poziom. Ojeje. No to masz pecha. Trochę co? Na hardcora? No. Tylko że te cholery wtedy celują nawet przez ścianę, nie? A nie aż tak, wiesz. Nie, one celują, ale wychylają się i dopiero strzelają, nie? Na kilkamach to widać.